Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Każdy z nas może podać przykłady tych wielkich strat, które zostały poniesione i w rodzinach, i w naszych miastach. Ale najbardziej zniszczonym miastem w czasie II wojny światowej, zniszczonym przez Niemców, jest miasto Jasło. Jasło, które było przed wojną jednym z najpiękniejszych miast. Było nazywane Małym Wiedniem, bo tutaj powstała pierwsza w świecie rafineria ropy naftowej i tu była elita techniczna. Miasto było tak piękne, że starosta niemiecki Gent zakochał się w nim i gdy front już był blisko, powiedział, że jeżeli to miasto nie będzie moje, to je wcale nie będzie. Przez 3 dni zostali wysiedleni mieszkańcy tego miasta, a następnie przystąpiono do rabunku. 1002 wagony zapakowane sprzętem z zakładów pracy, z domostw, meblami pojechało i wyposażało niemieckie zakłady i niemieckie domy. Miasto, które liczyło 10 500 ludzi, po wojnie było ich 640. 97% tkanki... Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Yeah.